Cześć, mam na imię Kasia i pomogę ci uregulować Twoje hormony. Jeśli Twoje hormony kojarzą ci się z bólem, z cierpieniem, a Twój cykl miesiączkowy traktujesz jako nieprzyjemny dodatek albo karę za bycie kobietą, to możesz teraz odetchnąć z ulgą, bo jesteś w idealnym miejscu. Równowaga hormonalna to jest naturalny stan Twojego organizmu i ja w tym podcaście opowiadam, jak ją przywrócić poprzez odżywianie, śledzenie cyklu, zrozumienie ciała i przede wszystkim zaakceptowanie swojej przepięknej kobiecej natury. Bez Zciskania zębów i robienia czegokolwiek na siłę. Bo regulowanie hormonów to tak naprawdę przywracanie Twojemu ciału poczucia bezpieczeństwa, a tobie spokoju i radości. Także bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteś i życzę Ci miłego słuchania. Cześć, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko w porządku. Słyszymy się dzisiaj, bo chciałabym Ci opowiedzieć o czymś, o czym. Chcę posłuchać, a przynajmniej być może ty, no, pewnie ty, jak włączyłaś ten podcast, ale dużo osób w ogóle pisało, dużo z ciebie pisało na Insta, że bardzo chcę słuchać o odchudzaniu zdrowym dla hormonów. I chętnie o tym ci opowiem właśnie w tym odcinku. Dużo ja sama teraz schudłam po ciąży. I myślę, że to do momentu wagi niższej niż przed ciążą. I o tym Ci trochę opowiem. O tym, jakie są znaki ostrzegawcze mówiące o tym, że to raczej nie jest dobry moment na odchudzanie. O tym, jakie są znaki, że być może to jest właśnie ten moment dobry na odchudzanie, że to może być dobra, bezpieczna decyzja w tym momencie dla ciebie. No i też właśnie jak to zrobić z głową, żeby hormony nie ucierpiały. I chciałabym tylko Ci powiedzieć właśnie na początku, że, że po prostu trochę mam sama zgryz z nagraniem tego podcastu. Miałam zgryz, mam zgryz, bo dla mnie. Odchudzanie bardzo długo kojarzyło się po prostu tragicznie źle. I ja sama też teraz, będąc na takiej świadomej właściwie, chyba pierwszej w życiu, naprawdę z głową bezpiecznej, dobrej dla mnie redukcji, pierwszy raz w życiu, a odbudowałam się. Właściwie od podstawówki do nie wiem do kiedy, do parę lat temu, to, to teraz to było pierwsze. To było coś, co ja też sama musiałam sobie przepracować, żeby to zrobić z głową, przepracować sobie podejście zdrowe do tego tematu. I. Dlatego przede wszystkim, że moje odchudzania, no, nie wiem, czy da się zrobić zdrowe odchudzanie w podstawówce przy prawidłowej masie ciała, nie? No, wydaje mi się, że raczej nie. I tak, tak też te moje perypetie z wagą wyglądały, że, no, zawsze byłam normalną osobą, w sensie normalną wagę, wagę miałam. Nie byłam chuda, nie byłam gruba. Byłam jedną z tych osób, które usłyszały od pielęgniarki czy kogoś tam na jakimś bilansie, że upulpecik z ciebie, bo nie wiem czemu właściwie, bo też patrzę na zdjęcie, no bo po prostu byłam tylko normalną osobą. Na pewno nie wychudzono, na pewno nie w jakimkolwiek stopniu otyłą, ale tu relację ze swoim ciałem, z wagą miałam ciężką. Włącznie z tym, że. Też obserwowałam, jak moja mama się odchudza przez cały czas, jak patrzy na cyfry, jak się waży często. No i sama to też szybko podłapałam. Myślę, że dużo dołożyło tutaj też relacje z moimi braćmi, którzy mi mówili, przezywali mnie dużo, dużo ciepłych słów w stronę mojego ciała. I no i oczywiście z wzajemnością, nie? Po prostu jechaliśmy po sobie wszyscy i się praliśmy codziennie całe dzieciństwo. I ja też potrafiłam im szpileczki wbijać. Ale myślę, że to wszystko złożyło się na to, że później jak weszłam w ten okres takiego powiedzmy dojrzewania już jedną nogą właśnie w podstawówce. Mam tu na myśli jakaś piąta klasa, szósta myślę. Ja też poszłam rok wcześniej, także, także tak. No ale że to wtedy już podłapałam, na pewno już miałam jakieś świadome próby redukcji i to jeszcze... Redukcji takiej, która faktycznie kończyła się sukcesem, to znaczy redukcji, że, że ja chudłam faktycznie wtedy. No oczywiście potem była porażka wielka, no bo halo, bo jeszcze rosłam, więc tyłam i no. Ech. Więc to było długo, trwało to, to było ciężkie, że to sama może słyszysz, jak nawet ja słyszę, jak ciężko mi się wypowiadać na ten temat. Myślę, że nie, nie dlatego, że tam się jakieś jeszcze, chyba, chyba już tam nie ma emocji żadnych za wiele, ale po prostu, tak później też będąc w dorosłym życiu, też będąc w świecie dietetycznym, wchodząc sobie do psychodietetyki, gdzie napotkałam intuicyjne odżywianie, gdzie jakby w ogóle temat relacji z jedzeniem jakoś zaczął mi świtać i zaczął być dla mnie znajomy, zaczęłam czytać na ten temat. No to w tym wszystkim potem zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego i zaczęłam nabywać też takie przekonanie. Po pierwsze, że to, co było wcześniej i cała relacja z jedzeniem, jaką ja miałam, to była chora. Ale druga rzecz taka, że zaczęłam sobie zdawać sprawę, a właściwie zaczęłam mieć przekonanie, że każde odchudzanie jest złe, że każde odchudzanie to jest krzywda. I że każde takie świadome, świadoma chęć redukcji masy ciała, która nie wynika z tego, że ty się dobrze odżywiasz i po prostu twoje ciało naturalnie osiągnie idealną masę ciała, taką, jaką ty chcesz, żebyś wyglądała jak te wszystkie z Instagrama laseczki, śmiejące się, śmiejące się do swojej owsianki, przygotowujące ją rano, co naprawdę ostatnio widziałam taki filmik i myślałam, że siknę ze śmiechu, jak sobie zdałam sprawę, co ja w ogóle oglądam, bo tak jakoś sobie scrollowałam insta. A tam Blaska robi śniadanie i, i chyba właśnie owsiankę robiła. Tańczy sobie do tej owsianki, że tak w ogóle każuła, tak po prostu tak sobie tańczę. I była tam w jakimś takim krótkim topie, nie? Tak kawałek brzucha wystawał, który był po prostu... Idealnie z zbiorem brzuchem Instagramowym, i że ona sobie tak tańczy, i że jak ty uregulujesz swoje hormony, i jak się synchronizujesz z cyklem, i jak się skupisz na tym, żeby. To, to właśnie główny tematem była synchronizacja z cyklem, żeby odżywczo jeść, to w ogóle będziesz się czuć zawsze fantastycznie, i że będziesz wyglądać zajubiście dokładnie tak jak chcesz, i tak dalej. No i właśnie, jak sobie zdałam sprawę, co ja w ogóle, co ja patrzę, był kiedyś takim mem, co ja patrzę, że, 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 co w ogóle, no, no nie, no, no, po prostu nie, bo po pierwsze to nie ma żadnej magicznej pigułki, a ja długo ją szukałam, i też właśnie wydawało mi się, że, och, jak ja zrobię to, jak ja się skupię na intuicyjnym jedzeniu, albo jak ja się skupię na odżywczym jedzeniu, albo jak ja się skupię na. Określonym jedzeniu, to po prostu moja masa ciała będzie dokładnie taka, jak chcę. Albo jak właśnie synchronizacja z cyklem, tak? Czy coś. To, to są świetne narzędzia i to jest w ogóle super się skupić na połączeniu jedzenia takiego super odżywczego, trochę intuicji, synchronizacja z cyklem i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu <gryw> ja wychodzę z założenia, że masa ciała, jeśli jest na przykład większa niż ty byś chciała i na przykład masz trudność z redukcją, no to ona też jest po coś. Ale dobra, to, to zaraz, zaraz do tego dojdźmy. Tak czy inaczej to miałam takie przekonanie właśnie toksyczne, dokładnie jak w tym filmiku, śmiejąc się, tańcząc do owsianki, jedz intuicyjnie, jedz odżywczo i po prostu będziesz wyglądać zajebiście jak z Instagrama. No to, no to nie. Myślę, że też pytanie, czy ty nie masz takiego przekonania, nie? No bo ta, to też jest promowane i zaraz ci też rozbroję to na kawałki, ale ja uważam, i też takie są moje doświadczenia, że Redukcja u wielu osób, nie u wszystkich, ale u wielu osób wymaga tej intencjonalności, wymaga tej decyzji, wymaga tego, że okej, okay, ja chciałabym schudnąć, chciałabym ważyć mniej, chciałabym wyglądać lżej, chciałabym czuć się lepiej, chciałabym czuć się bardziej witalna. Pozdrawiam, Kinga Witalna, jeśli tego słuchasz. No, więc uważam, że, że po prostu tak, i to też doświadczenie mi pokazuje i moje i wielu, wielu innych kobiet. I jednocześnie też nie zawsze jest dobry moment na tą redukcję i nie zawsze są dobre powody na tę redukcję. Ja ci powiem trochę na moim przykładzie, trochę nie, ale właśnie to, co zaczęłam już wcześniej mówić, że ta waga, ona trzyma się nas czasem, z jakiegoś powodu. Ja myślę, że zawsze nawet się trzyma z jakiegoś powodu. U mnie osobiście, ta waga w ogóle też możesz posłuchać sobie o podcaście Moja praca psychodietetyczna, której też wykonałam kawał, będąc w ciąży w, posłuchasz w podcaście z Olą Skwirut, psychodietetyczką, więc moja waga przed, zawsze była okej, okay, ale od zawsze też miałam bardzo problematyczną relację z jedzeniem i... Później gdzieś tam chwytałam się też różnych rzeczy. O, jak przejdę na dietę wygańską, to przecież po prostu wszyscy wygani są chudzi, no to ja też muszę być chuda. Szok. <grytania> Nagle się stała niedoczenie starczycy. Nie, nie mam nie ma pojęcia dlaczego. No po prostu miałam super dietę wygańską, nie? ładnie zbilansowaną, pełną soi. No i mm, więc. Ona zawsze była prób próbowana, ja próbowałam ją zawsze kontrolować swoją masę ciała w jakiś sposób. I był taki moment, że ja totalnie odpuściłam wszystkie zasady dietetyczne i faktycznie poszłam po prostu całkowicie intuicyjnie, to było ze dwa lata temu i bardzo po prostu na maksa odżywcza, na maksa właśnie tak, ok, flow, słucham swojego ciała i chcę sobie dawać to co najlepsze i tak dalej, i tak dalej. I to był też rok, w którym ja przytyłam łącznie około 10 kilo. Ja tak się. Był też czas właśnie, gdzie się w ogóle nie ważyłam, za dwa lata, ale generalnie jakby to, to było też przed ciążą, także wtedy tam przytyłam mniej więcej 10 kilo w ciągu roku. I ja teraz z perspektywy czasu patrząc, będąc teraz jakby po ciąży, zważyłam się pierwszy raz, powiedzmy chyba. Z 2-3 tygodnie pociąży. I wtedy widząc, nie będę ci też rzucać liczbami, bo pamiętam, że ja się porównywałam do tych liczb i sobie obliczałam, jakie ja powinnam mieć, jak ta osoba ma tyle wzrostu i ma tylko liczbę tutaj. Tak, ja też jestem niską osobą, tak swoją drogą mam 1,63 63. Ale ym, ważąc chyba 20 kilo, około 20 kilo pociąży schudłam łącznie, czyli od listopada końca, no od końca listopada, jakby może od początku grudnia 2020, Trzy, do teraz mamy czerwiec, to będąc, patrząc z perspektywy czasu, to ja potrzebowałam wtedy przed ciążą przytyć to 10 kilo ponad swoją, czy, czy ileś, czy około, ponad swoją zwykłą, średnią masę ciała, czy też przytyć w ciąży, w sumie nie wiem, ile finalnie przytyłam. Nikt mnie o to nie pytał, ani razu wciąż nie zostałam zapytana o masę ciała i nie wiem, czy jakby ktoś mnie zapytał, czy ktoś by mi się kazał zważyć, czy wtedy byłabym na tyle dobrej relacji też z ciałem, żebym powiedziała, um, żebym faktycznie na tę uwagę komuś stanęła, no, albo bym poprosiła po prostu, okej, okay, nie mów mi, bo, bo jeszcze wtedy pracując, to, to praca z Olofskwirt właśnie bardzo dużo mi dała, byłam na etapie, że. Że te cyferki na mnie wpływały. Teraz czuję się w super zdrowym miejscu z tym, ale ym, tym bardziej myślę, że to jest w ogóle dobry moment na nagranie tego podcastu. Ale tym bardziej, jakby wiem, w jak różnych można być miejscach, nie? Że, ym, że, ym, że nie chcę tutaj. Chcesz, 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 żebyś była, żebyś, żebyś robiła to z dobrych powodów i żebyś ty się czuła bezpiecznie też. I żebyś wiedziała po prostu, że cokolwiek zrobisz, to, to masz do tego święte prawo, nie? No i właśnie więc w ciąży ja też chciałam, okej, okay, po prostu skupić się na tym neutralnym gruncie, na tym, co jest dla mnie najlepsze, najbardziej odżywcze i tak dalej, i też nie skupiać się na tym oborze, czy ja przytyję tyle, czy ja przytyję tyle. Dlatego właśnie też tak nie chciałam się w ciąży ważyć, bo, bo po prostu chciałam, żeby to w ogóle nie miało dla mnie znaczenia i finalnie nie miało. I finalnie to było takie jak potem na przykład po tej ciąży się zważyłam i patrzę: "O oh, wow, nie, tak dużo". <laughs> eee, i sobie się no okej, okay, no spokojnie, no widać tyle potrzebowałam po prostu przytyć wtedy. Eee, no i jak, jak to zrobić teraz z głową, żeby, żeby zejść z tej wagi? Bo chcę po prostu. I też um, dlaczego dlaczego myślę, że wtedy to był dobry moment, a i faktycznie na przykład teraz moja masa ciała jest y, raczej niższa niż przed ciążą. Myślę, że dużo niższa niż przed ciążą. Może nie dużo, ale no, dużo, nie dużo. Nie wiem, no jest niższa niż przed ciążą na pewno. Chociaż też tak jak ci mówię, jakby te przerwy, moje wrażenią były spore, więc nie do końca jestem w stanie stwierdzić. I dlaczego na przykład teraz to wyszło, a wcześniej nigdy nie wychodziło, chociaż też jakby już długi czas miałam gdzie po prostu nie było to moją intencją, bo bo nie było po prostu, bo gdyż kojarzyłam ten temat. Nie, 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 nie. Dlatego, że właśnie, że ja potrzebowałam, moje ciało ewidentnie potrzebowało zrobić sobie ten zapas. I zrobić sobie ten zapas jeszcze właśnie przed ciążą, czy w trakcie ciąży, nie wiem, przybrać tych kilogramów, w sumie nie wiem ile, ale patrząc też na różne zdjęcia swoje, nie, czy jakiś materiał na YouTubie, może trochę ponad średnią, nie wiem, nie wiem. Ale wierzę, że to, to było budowanie sobie poczucia bezpieczeństwa. Że moja głowa sobie mogła myśleć wiele razy, o, ja bym chciała tak wyglądać tak, 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 tak. Ale to było budowanie sobie poczucia bezpieczeństwa po tych latach, po nie wiem, 15 latach ciągłego ograniczania sobie jedzenia, ciągłego odchudzania się. Ciągłych prób manipulacji swojej masy ciała, ciągłych prób posiadania jak najniższej tkanki tłuszczowej, ciągłych wyrzutów sumienia, ciągłego patrzenia na wagę i takiego <sumieńcone> <grym> o Boże, ja powinnam ważyć mniej, że w ogóle boję się patrzeć, i tak dalej. I cieszę się bardzo, że w ogóle jestem zdziwiona, że, że to i tak tak krótki czas zajęło. Tego wachnięcia, jakby do góry, na przykład tej mojej wagi, żeby, bo to, powiedzmy, wiązało się też z moim uregulowaniem hormonów, nie, czyli to było, nie wiem, 4-5 lat temu te hormony moje już się ustabilizowały fajnie, ale później właśnie widzę, że to była praca bardzo nad. I nad jeszcze większą odżywczością diety, i właśnie nad tą relacją z jedzeniem, czyli nad tym obrócz relacji z jedzeniem, to przekładało się na moje wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. I teraz pytanie, czy ty czasem nie masz. Jak, jak ty się czujesz w związku z twoją masą ciała? Czy to nie jest tak, że ty też przez cały czas jesteś w tym trybie? Muszę powinna ważyć mniej, że ciągle jakieś diety, ciągłe jakieś zasady, ciągłe skrajności, ciągłe odmawianie sobie jedzenia, czy ty czasem w tym nie jesteś. I to, co ja zrobiłam, to trochę było takie pójście all-in. I jest to podejście jakieś. Popularne też przy przywracaniu miesiączki akurat, ale to jest takie po prostu bezgraniczne zaufanie do siebie, takie... Ja też nie jestem specjalna w tym, ale z tego, co ja rozumiem all in, to jest po prostu pójście w... Okej, okay, ja skupiam się teraz totalnie nie na tym, żeby jakkolwiek manipulować swoją wagą, tylko żeby po prostu dawać sobie to, co najlepsze, podążać za moim ciałem, uczyć się, rozpoznawać swoje sygnały głodu i sytości i tak dalej, dalej, dalej. I bardzo sobie doceniam, że, że tak zrobiłam. Więc zastanów się, czy czasem nie jest to... nie chciałabyś spróbować może przez jakiś czas takiego neutralnego gruntu i obserwacji i wyjścia, czy może nie potrzebujesz zamiast odchudzania, wyjścia z tych diet i wyjścia z, tej, z, tym, z tego skupienia się na odchudzaniu. Być może, być może nie. Ja polecam Ci też bardzo właśnie pracę z psychodietetykiem, psychodietetyczką, jeśli... Czujesz, że to może być coś, z czego potrzebujesz. Na przykład Ola Skwirut, na przykład Kinga Vitalna właśnie, na przykład um, Edyta Nowicka um, i na pewno jeszcze mnóstwo innych osób, których tutaj nie, nie, przy, nie przywołują mi się teraz do głowy. Ale kolejnym, więc to. Jeśli tam jest dużo presji, jeśli tam jest po prostu takie nawykowe odchudzanie się i, o Boże, ja muszę schudnąć, muszę schudnąć, to to moim zdaniem jest niedobry powód. Czy też dążenie do jakiegokolwiek ideału. Ty wiesz, ile kobiet do mnie pisze i to teraz znowu jakaś fala się pojawiła, ale kiedyś to było notoryczne. Teraz już też nie przekonam aż tak tych wiadomości, ale znów widzę, że jest taki schemat. To są kobiety, które mają konta na przykład gigantyczne, które mają idealny feed z idealnymi Kaloryferami z idealnym ciałem, czy nawet niekoniecznie z pełnym kaloryferem, ale po prostu mają super zarysowane mięśnie, mają bardzo szczupłe ciała, są po prostu kreują idealny wizerunek swojego życia i wszystko jest po prostu idealne. I piszą do mnie, o jej nie mam miesiączki, ojej, czy, czy jest miejsce na konsultację, że że jakby ja mam problem, że czy okres mi się spóźnia, czy jakby potrzebuję uregulować miesiączkę, że mam te rozwalone hormony i tak dalej. I myślę sobie też, nie chcę rzucać tutaj... Czy mogę rzucać? Chyba mogę rzucać. Ale no chyba mogę rzucać. No czytałam sobie ostatnio książkę Ani Lewandowskiej też i... Ona tam dużo pisała o, znaczy dużo. Był, był tam wątek tej jej problemów z zaśnięciem w ciąży, problemów hormonalnych itd. i tak dalej. I zastanawiam się w ogóle, dlaczego nikt nie łączy kropek? Dlaczego na przykład bo ona ma bardzo szczupłe ciało bardzo umieśnione, bardzo wysportowane bardzo dużo ma um, takich też no, bar, bardzo dużo jest tam idealności. I dlaczego Dlaczego nikt tego nie łączy, że hej, wyglądanie tak to jest... Dlaczego ona tego nie łączy, że w, tak, tak niski poziom tkanki tłuszczowej to, jest, to są problemy hormonalne, to są problemy z cyklem miesiączkowym, to są problemy z płodnością. Dlaczego nikt tego nie łączy? I Więc uczulam ciebie na to, czy, czy ty na, na pewno chciałabyś schudnąć z dobrych powodów, czy to są te ideały, czy to jest po prostu jakaś cyfra na wadze, czy to jest dążenie, czy to jest presja taka wewnętrzna, czy to jest jakaś okazja o Boże, bo ja muszę wtedy wyglądać po prostu idealnie najlepiej na świecie. Czy to jest jakaś cyfra w sensie BM, i na przykład w tym momencie, gdzie ja już mam moje odchudzanie. Zakończone. Moje BMI, nie liczyłam go sobie dawno, ale wydaje mi się, że ono jest w miejscu nadwagi. Nie wiem, wydaje mi się, że ono będzie, będzie nadwagowa, nie jestem pewna, ale w sumie wam to w dupie. no bo to jakie to ma znaczenie? Uważam, że wyglądam świetnie i to jest najważniejsze, co ja uważam. Czuję się fantastycznie. Mam super silne ciało, czuję się zdrowa, mam energię, mam, czuję się bardzo sprawna, czuję się w ogóle lekko, a jedną z rzeczy, które też pociąże rozpoczynając proces zdrowego odchudzania, który sobie założyłam, jednym z celów było właśnie, że chciałabym się czuć lżej, bo ja po prostu się czułam strasznie, strasznie ciężko, to od całego połogu i tak dalej, nie? To po prostu, to było takie, ja się chcę czuć lekko i czuję się teraz lekko, czuję się teraz tak po prostu fajnie, przyjemnie i super patrzę, nie wiem, patrzę w lustro i jestem zadowolona z siebie, oczywiście, że mam dni, że sobie myślę, hmm, gdzie sobie co myślę? To może chyba nie bardziej w kontekście mojej wagi, tylko bardziej, nie wiem, w kontekście, no hej, no nadal mam jakieś ślady po rozstępach, które mi się wciąż pojawiły, nie? Czy jakoś skórę bardziej rozciągniętą, nie wiem, na brzuchu, czy na udach, czy w różnych miejscach. Zwłaszcza, że ten, ta, te, te zmiana masy ciała była duża, prawda? Więc dużo jest, jest normalnie, nie jest idealnie, ale po prostu jestem zadowolona i czuję się dobrze i właśnie wracając do tego BMI, to ono chyba jest, ono chyba jest lekko netwagowe. I to, to też jest to, że ten wskaźnik BMI, moim zdaniem, jest po prostu totalnie od czapy. Może być jakimś tam delikatnym, delikatnym, można na niego sobie zerknąć, nie I oszacować, okej, okay, dobra, jakby czy to jest duży stosunek masy ciała do wzrostu. No, nie jest stosunek, jak stosunek kwadratu, bla, 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 bla. ale nie jest to żaden wyznacznik zdrowia, nie jest to żaden wyznacznik tego, czy ty powinnaś schudnąć, czy ty powinnaś przytyć. To jest jeden, jedno z wielu narzędzi, bo ważne jest to, jak ty się czujesz, ważne jest to, jakie ty masz cykle miesiączkowe, ważne jest to, czy ty czujesz się właśnie. Dobrze w swoim ciele, nie cyferka, nie, że, nie, nie cyferka na wadze, zwłaszcza też, że, czy cyferka BMI, zwłaszcza też, że to, co ja bardzo długo, co też w przestrzeni kobiecej równowagi. Mówię w module właśnie o zdrowym odchudzaniu, że ty nie masz już 15 lat, ty nie masz już 18 lat prawdopodobnie, chyba że masz, ale jeśli masz, to też przygotowuje cię na to, że ciało się zmienia i za 10 lat prawdopodobnie będziesz być może potrzebowała więcej tkanki tłuszczowej, być może będziesz potrzebowała innego rozkładu tkanki tłuszczowej, że może będziesz ważyć tyle samo, ale zupełnie w innych miejscach się ta tkanka tłuszczowa będzie rozkładać. Być może będziesz ważyć 10 kilo więcej niż ważyłaś tyle, ile ważyłaś w wieku 15-18 lat. Ja pamiętam, że był taki moment, to było dawno, 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 ale może na początku studiów, że poszłam do jakiejś trenerki i to ona mnie zapytała, bo tam chciałam chyba rozpocząć jakieś treningi, no, w które w końcu się nie zdecydowałam, no bo mi nie było na nie stać, ale ona mnie spytała właśnie, że oczy, że, że, że tak, to chciałabyś schudnąć, tak, a że tak, tak, tak i że ile byś chciała ważyć, ja mówię tyle, tyle, ona, a kiedy ostatnio tyle ważyłaś, a ja mówię, hmm, no jak miałam tam, nie wiem, 15 lat, nie, bo wtedy powiedzmy miałam nie wiem, 20, powiedzmy, no i... i i wtedy już wtedy mnie to tak uderzyło. O oh, wow, to dawno. Dawno tyle ważyłam, nie? I teraz już w życiu bym nie chciała wrócić do tej swojej wagi powiedzmy 15-letniej, no bo wiem, że teraz jakby w tym momencie, w którym jestem, w takim ciele w jakim jestem, po tym co wszystko przeszło moje ciało, czuję, że to jest ten dobry moment, że to jest że, to, że ten moment, w którym jestem teraz, jest momentem Dobrym dla mojego ciała. Ta, ta waga powiedzmy pewnie plus, minus kilogram w tą stronę, plus, minus dwa kilogram w jedną, w drugą, nie, ale że to jest to. Więc zachęcam Ciebie do zweryfikowania tego plus jeszcze z tym BMI. Czasem tak jest, tak jak ci wspomniałam, że ja miałam te fluktuacje wagi, że tu miałam do przytycie tego X, tej dziesiątki w tą stronę dla tego bezpieczeństwa i dlatego, że. Jeśli ciągle jesteśmy, to też w ogóle inaczej ta tkanka tłuszczowa wygląda. Jeśli ciągle na przykład jesteś w skrajnościach, tu mało jesz, tu jesz dużo, mało, dużo, mało dużo i ciągle się odchudzasz, no to będzie kortyzol wysoki, który będzie utrudniał odchudzanie, będzie osłabiona konwersja, będzie osłabiona tarczyca, będzie mniej hormonów tarczycy, i będziesz wyglądać potencjalnie na bardziej. Nawet spuchniętą, na, mimo, że możesz ważyć, wiesz, tyle samo, wyglądać zupełnie inaczej, właśnie, bo na przykład masz zatrzymanie wody teraz. Mm, I wierzę też, że właśnie to poczucie bezpieczeństwa jest zwykle jednym z takich kluczy też przy odchudzaniu. I czy to jest. Moment, w którym ty się czujesz bezpiecznie, czy to jest moment, w którym ty masz spokojny układ nerwowy, w którym właśnie ci tego kortyzolu do góry nie wybija, adrenaliny, noradrenaliny, w którym nie gonisz od zadania do zadania, w którym wysypiasz się, czy się wysypiasz, bo to wszystko, jeśli ty jesteś ciągle w tym spięciu i jeśli to odchudzanie też będzie z poziomu spięcia, to ciało nie pozwoli ci puścić tych kilogramów tylko będzie chciało, żebyś ty je zatrzymała sobie. I ty będziesz się wkurzać na siebie i sobie będziesz myśleć, o, brakuje mi dyscypliny. Ale to w ogóle nie będzie o tym. To będzie o tym, że twoje ciało się nie czuje bezpiecznie. Więc cię zachęcam do zweryfikowania sobie tego przede wszystkim. I jak rozpoznać, że to jest ten moment w takim razie na odkudzanie? Myślę, że przede wszystkim tym, że ty chcesz to zrobić. I że ty czujesz właśnie, że chcesz, ale z poziomu spokojnego. Z takiego miejsca, tak, to jest moje. Nie z miejsca, mmm, zaciskanie zębów i muszę, 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 nie? I z miejsca, gdzie akceptujesz to, że teraz ważysz tyle, ile ważysz. Że akceptujesz swoje ciało w takim sensie, że jesteś w stanie spojrzeć w lustro i. Nie myślisz sobie, o, dramat i jak się mogłam doprowadzić do takiego miejsca, tylko hej, ciało, jesteś spoko, dzięki, że jesteś, dzięki, że tak mi służysz, zrobię dla ciebie coś dobrego, żebyś było sprawniejsze, żebyś było wygodniejsze, <noise> żeby nam było wygodniej razem, żeby nam było lżej, żeby nam było fajniej żyć. W miejscu, gdzie z jedzeniem jesteś ok, to znaczy, że nie masz właśnie podziałów muszę, nie muszę, że nie masz tego bata, powinnam, nie powinnam zdrowe, niezdrowe, że nie, nie czujesz tego bata wewnętrznego nad sobą. W miejscu bez skrajności i też w miejscu, gdzie faktycznie chcesz to zrobić zdrowo. Czyli że akceptujesz, że to może zająć czas. Gdzie nie, my, nie obmyślasz sobie już nowych planów, och, ja tu po prostu zrobię to to, 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 to i to, i tego się będę trzymać i jakieś nierealne założenia. Tylko zadając sobie pytanie, ok, jak ja to mogę zrobić zdrowo, z korzyścią dla siebie. I w miejscu też, gdzie Twój metabolizm jest ok, gdzie Twój układ nerwowy jest spokojny, a Twój metabolizm, w sensie, że Twoja temperatura ciała myślę, że warto sobie zmierzyć podstawową temperaturę ciała rano po obudzeniu się przez 2-3 minuty, żeby sprawdzić, czy. Jesteś w takim stanie dobrym metabolicznym, czy w takim spowolnionego metabolizmu? Jeśli spowolnionego, jeśli ta temperatura jest niska, jeśli to jest wiecznie zimno, jeśli ta temperatura jest poniżej 30, 6, 2, 3, no to dobrze jest się zastanowić, okej, okay, co ja mogę zrobić, żeby usprawnić swój metabolizm. I dużo, dużo rzeczy tu można by gadać. Przede wszystkim zależy to od pracy tarczycy. O tym też. Jest miejsce do rozmowy w przestrzeni kobiecej równowagi, gdzie Cię zapraszam. Natomiast, jeśli już jest dobry moment, na czym się skupić? I być może to będzie najkrótsza część tego podcastu. Widzę, że już gadam ponad 30 minut, ale tak bardzo mi zależy, żeby, żebyś to zrobiła z, do, z dobrego miejsca i, i z dobrą intencją. Je, więc, jeśli to jest dobry moment, to, to wtedy to trochę się robi prosta matematyka. I mm, prosta matematyka, w sensie, że warto, co, co ja zrobiłam, na czym ja się skupiłam? Na obliczeniu sobie swojego zapotrzebowania energetycznego. Powiedziałabym, że czasem trochę więcej, czasem trochę mniej, zależnie od wielu, wielu czynników. Nie liczyłam tych kalorii, w sensie, że liczyłam je okazyjnie, do tego też Cię zachęcam, czyli raz na dwa tygodnie, na przykład, żeby nie być uwiązaną do żadnej aplikacji, czy na przykład jak moja waga stała, to ja sobie sprawdzałam, czy, okej, okay, ile ja teraz jem, czy na przykład jak moja waga też leciała za szybko, nie, to też, też były takie momenty i bardzo, bardzo myślę, że właśnie przy, też przy karmieniu, nie, do tego jedzenia dość dużo się je, i jest to pułapka też w ogóle, myślę, przy, przy, przy jakimkolwiek odchudzaniu, żeby nie jeść zbyt mało, żeby sobie tego metabolizmu nie spowalniać. I raz na jakiś czas właśnie, raz na dwa, trzy tygodnie sprawdzałam sobie w aplikacji, przez jeden dzień na przykład, czy przez dwa dni, ile ja faktycznie jem. Czy ja czasem nie jem za mało? Czy ja czasem nie jem za mało i czy ja czasem nie jem za mało węglowodanów, czy ja czasem nie jem za mało białka, czy ja czasem nie jem za mało tłuszczu, jaki mam rozkład makroskładników i tak robiłam sobie drobną korekcję po prostu tych proporcji. I szczerze mówiąc, to też nie jest coś, co robiłam pierwszy raz, bo nawet są takie momenty, po prostu nie odchudzając się, nie robiąc żadnych redukcji, że... Mm, Zdarzało mi się to robić, żeby po prostu zerknąć sobie na swoje makro i coś skorygoła. Więc, więc, nawet jeśli słuchasz tego podcastu po prostu i jesteś osobą, która po prostu dba o zdrowie, to zachęcam cię, żeby raz na jakiś czas sobie, jeśli oczywiście czujesz się ok, też z tym śledzeniem, tak, żeby sprawdzić sobie swój rozkład makro. Kolejna rzecz to jest bardzo, bardzo duże pilnowanie białka. I bardzo duże pilnowanie tłuszczu. W sensie pilnowanie białka, czyli konkretna 20, 30 gram, bardziej 30 gram na posiłek tego białka. Tych posiłków ja jadłam tyle, ile potrzebowałam. To było czasem 5, 6 posiłków, przekąski, też w zależności od momentu cyklu miesiączkowego, bo te cykle mi stopniowo wracały. Więc białko było dla mnie Priorytetowe, no bo ono zwiększa sytość, bo ono zapobiega rozpadowi mięśni, które i tak się trochę będą rozpadać przy redukcji masy, masy ciała, bo ono dba o wątrobę, bo ono wspiera stabilną glikemię, i to było dla mnie istotne, więc naprawdę zwiększyłam podaż białka i tak na maksa, właśnie do tych około 30 gram na posiłek. Oczywiście, w większości też było to białko pełnowartościowe, zwierzęce. W sumie, zawsze, za każdym razem, w każdym posiłku, takie się staram mieć czyli produkty nabiałowe, czyli produkty mięsne, czasem, raczej rzadko ryby, czy owoce morza, ale przede wszystkim właśnie nabiał i mięso, czy też jaja, oczywiście. Nieznacznie, ale trochę faktycznie zwiększyłam podaż błonnika, który też wspiera sytość, czyli dbałam o to, żeby co najmniej jakieś owoce były w mojej diecie, w każdym posiłku, czy na przykład mm, warzywa, gdzie. Wiesz, jak obserwujesz moje posiłki na Instagramie, czy też obserwujesz mnie już od dłuższego czasu, że ja nie jestem jakoś wielką fanką dużych ilości warzyw i myślę, że to jest gruba przesada, co się dzieje w obecnych social mediach dietetycznych, ale tutaj właśnie też dla zwiększenia tej sytości zrobiłam. Trochę więcej warzyw, trochę więcej owoców niż zwykle jem. Natomiast nie były to jakieś porażające wielkie ilości. Po prostu zadbałam, żeby taka garść była czegoś w każdym posiłku, ale to białko było dla mnie najważniejsze. Śledząc sobie ilość węglowodanów, jadłam ich około 250. Powiedzmy 200-250. Raczej nigdy chyba w czasie całej mojej redukcji nie zeszłam poniżej 2000 kalorii. 200, wydaje mi się, że najdłużej chyba jadłam jakieś 200, 2300, um, 2400. Jakby to oczywiście wraz z moją masą ciała się zmieniało, ale poniżej 2000 nie zeszłam nigdy i teraz też, teraz podejrzewam, że jem z 2500 kalorii, 200 może. Nie wiem, już już dawno nie liczyłam, ale to powiedzmy tak średnio. Um, dbałam o to, żeby jeść, żeby codziennie mieć obiad. Też przy małym dziecku to było dla mnie czasem wyzwanie, bo też jakby uczyłam się w ogóle życia z maluchem. Więc codzienne jedzenie, codzienne po prostu obiad, codzienne śniadanie do godziny po obudzeniu się. Ta kompozycja posiłków, o której wspomniałam, raz na jakiś czas liczenie sobie kalorii. Oczywiście dobre nawodnienie. Ale bez przesady. Oczywiście ruchu miałam normalnie więcej, bo po prostu przy maluchu znów. <laughs> spacery, spacery codziennie. I założyłam sobie też określone cele. To znaczy, robiłam sobie. Robiłam sobie konkretne założenia co do tego, ile w. Jakie chcę mieć tempo? Redukcję masy ciała. I też. Jaki jest mój kolejny mały cel? To znaczy, ustawiałam hasło na telefonie, na przykład z jakąś liczbą konkretną, powiedzmy za 3 kilo, której się spodziewam i na której chcę się skupić, nie? Żeby to nie było docelowo zobaczenie, okej, okay, o Boże, ja teraz ważę tyle, a tutaj chciałabym ważyć tyle i... To jest gigantyczna przepaść. Tylko po prostu skupiałam się na kolejnej liczbie, która też gdzieś tam wgrywała mi się w moją głowę, właśnie przez to, że, że ja mm, robiłam sobie tą, tą liczbę, te kilogramy na, na telefonie. I ja bardzo sobie cenię takie skupienie się na kolejnym małym etapie. Plus też, co ważne, było, była taka istotna rzecz, że ja. Nie dałam sobie jakoś finalnego celu ostatecznego. A nawet jeśli w sumie było to tak, że ustaliłam sobie, okej, okay, dobra, tyle wydaje mi się, że będę chciała ważyć, ale nie wiem, może to będzie trochę więcej, może to będzie trochę mniej. Finalnie okazało się to trochę więcej, ale nie, nie założyłam, że okej, okay, ja chcę tyle i po prostu... Koniec, koniec i w ogóle tyle, nie? Tylko to było takie luźne, ten cel był taki luźny, że zobaczymy po prostu, jakie ja się będę czuć po drodze, może się okazać, że będę potrzebowała więcej kilogramów, może się okazać, że będę potrzebowała mniej i, i właśnie jak moje ciało się będzie czuć. Natomiast to, to bardzo się cieszę, że to było właśnie takie, no takie luźne. No i jeszcze jedna rzecz, że ja współpracowałam z dietyzyczką która nie jest nie, nie na zasadzie żadnych jadłospisów, nie na zasadzie, można by bardziej nazwać takim coachingiem. Nie, nie znasz tej dietetyczki prawdopodobnie, to nie jest w ogóle z, nikt z Polski, ale to była osoba, którą po prostu znalazłam sobie w czeluściach internetu, która wspierała akurat mamy po porodzie. W redukcji masy ciała i współpracowałam już na zasadzie z nią na zasadzie raz na dwa tygodnie bodajże takich krótkich rozmów: 15 minut, 30, hej, jak tam Ci idzie, hej, o, super sobie radzisz i tak dalej, hej, pamiętaj, żeby jeść i w ogóle. I um, przypomnienie, hej, komponuj dobrze posiłki. Myślę, że to też jest w ogóle super ważna informacja. Nie wiem czy koniecznie dla ciebie, ale dla innych, jeśli jesteś dietetyczką, zwłaszcza, czy jeśli jesteś osobą jakby pracującą w swojej branży, na której się super znasz, to przypominajka, że to jest, to jest ważne, nie? Możesz pomagać wielu osobom, ale to jest ważne, żeby też ktoś pomógł Tobie, jak Ty potrzebujesz tego wsparcia. No i ja też uznałam i to właściwie od początku uznałam, że, że tak, że chcę kogoś takiego, żeby też mieć po prostu kogoś, żeby ktoś mnie, to się tak mówi po angielsku, holding someone accountable, czyli po prostu być, żeby ktoś był ze mną w tym procesie i żeby ktoś mi tą przestrzeń trzymał na, to, na tą moją decyzję, nie? Że to nie jest decyzja, okej, okay, ja chcę, jakby chcę iść w tą stronę i że to nie jest w eterze, tylko to jest tak, że um, nie na zasadzie bata, tylko na zasadzie, okej, okay, pamiętaj, pamiętaj o tym, że, że ty chcesz to zrobić, że chcesz to zrobić zdrowo i, i jak ci mogę pomóc w tym, jak mogę być dla ciebie wsparciem. I właśnie zwykle to było takie wsparcie. Mm, to zrobiło też robotę, myślę. I, I myślę, że to było takie fajne... To był fajny element. Więc być może też kogoś byś chciał, jeśli, byś się, jeśli, jeśli jakby nadal po tym, jak ci odreklamowałam odchudzanie, <laughs> jeśli nadal tu jesteś, tylko słuchasz, to może też chciałabyś z kimś to zrobić. No w Polsce niestety dietetycy... I zwłaszcza ci zajmujący się odchudzaniem, większość pracuje na jadłospisach, co myślę, że jest dużym minusem, ale może to po prostu być jakiś zwykły coach, to może być psycholog, to może być koleżanka, znajoma, nie? Ale pamiętaj, żeby to była osoba, która właśnie być może. Będzie ci przypominać o tym, co chcesz zrobić, czy też upewniać się, okay, czy może nawet to sobie poinstruować. Hej, zapytaj mnie raz na tydzień o to, czy ty jesz wystarczająco, czy ty Pijesz wodę, czy ty komponujesz posiłki, czy czegoś potrzebujesz, czy dobrze się czujesz, czy cokolwiek. Możesz nawet swoją przyjaciółkę poinstruować z czymś takim. Albo możesz sama dla siebie raz w tygodniu ustawić przypomnienia na telefonie, takie wspierające, czego potrzebujesz, co może Ci pomóc, co jest dla Ciebie teraz trudnością. Różne pytania, takie, które sama sobie możesz wymyślić. Ja wiem, jak. Właśnie ten element coachingowy jest ważny dla innych osób, i właśnie też dlatego się zdecydowałam na to dla siebie. I to chyba by było na tyle z tych rzeczy. Więc jestem turbo, ciekawa, co myślisz o tym wszystkim. I, i mam nadzieję, że wiesz, dalej jest we mnie ta część, która po prostu się bije z tym odchudzaniem, i która taka malutka. Malutka, ale też dlatego nie po prostu długo, długo, długo nie chciałam być tą osobą w internecie, która cokolwiek mówi jakkolwiek ludziom właśnie o chudnięciu, że co mogłoby zaszkodzić, bo wiem, jak mi to zaszkodziło i też wiem, jak te ideały nadal szkodzą i nadal tam są. Na przykład właśnie ideały, ta laska tańcząca przy tej owsiance <noise> I, i ideały, o, regulujesz sobie hormony, to będziesz miała po prostu, automatycznie kaloryfer na brzuchu i dużo, dużo kobiet widzę w hormonalnym świecie i w Polsce, i na rynku światowym. Ciągle taki komunikat wysyła. A zdrowie może wyglądać jak BMI 30 i BMI 32 i 35. I być może na tym etapie, na którym ktoś jest, to jest najlepsze, to jest naprawdę najlepsze, najlepsze, co ta osoba może zrobić, to zostać w tej wadze. Bo to wszystko, co Ci powiedziałam, i mówię całkiem poważnie. Po prostu różne są etapy, i, i, i czasem, tak jak też wspomniałam Ci, po prostu nam jest potrzebna ta dodatkowa tkanka tłuszczowa. I czasem jest potrzebna bardzo długo, i nie zawsze to jest dobry moment na zrzucenie jej i. I tyle. Bo życie to nie jest Instagram, to jest życie i to jest coś dużo, dużo bardziej złożonego niż calories in, calories out, czyli ile zjesz, jak sobie obecniesz, obliczysz, obecniesz kalorie, to po prostu wszystko się będzie zgadzać i przecież to jest takie proste, wystarczy mniej żreć. No nie, bo to jest pierdyliard czynników, o których ci opowiedziałam. I tyle. Więc jeszcze raz, dziękuję Ci bardzo, że jesteś. Przytulam Cię mocno. Chyba pierwszy raz w tym podcaście, a może nie pierwszy raz, ale przytulam Cię, bo dzisiaj cię mam ochotę przytulić i życzę Ci przepięknej, przepięknej reszty dnia. Aha! I jeszcze ostatnia rzecz, że za niedługo zapisy na webinar się pojawią dotyczący synchronizacji z cyklem. Synchronizacja, synchronizacja z cyklem, czym jest. I jak w czterech prostych krokach zacząć? Także nasłuchuj i obserwuj i widzimy się na nim. Bezpłatny webinar, mam nadzieję. Budziaki i pa. pa. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego podcastu. Wszystkie linki wymienione w odcinku znajdziesz w opisie. Jeśli chcesz, żebyśmy zostały w kontakcie, zapisz się do mojego hormonalnego newslettera, dzięki któremu co tydzień będziesz otrzymywać jeszcze więcej treści, które pomogło Ci uregulować hormony prosto na Twoją skrzynkę mailową. Jeśli uważasz, że ten odcinek był wartościowy, podaj go dalej kobiecie lub kobietom, którym mógłby pomóc. Albo oceń podcast na platformie, na której go słuchasz. Dzięki temu jeszcze więcej z nas będzie świadomie dbać i doceniać swoją kobiecą naturę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Albo do zobaczenia na Twojej skrzynce.